przeszczepionym sercem żyję ponad 10 lat. 5 sierpnia 1987 roku profesor Religa wymienił mi serce, moje zniszczone już, bo od 70 roku przez kilkanaście lat byłem po 3 zawałach i jeszcze miałem tętniaka na sercu. Stąd po prostu dawano mi, liczono mój czas na tygodnie, może miesiące, ponieważ wtedy był głośno dość o profesorze Religze, docencie wtedy jeszcze Religze, to zdecydowałem się napisać list do profesora. Napisałem, że jestem nauczycielem, jestem chory na serce, mam 61 lat, proszę o ratunek. Otrzymałem odpowiedź, proszę przyjechać na konsultację i od tego momentu zaczęły się moje kontakty z profesorem po roku, ponieważ okazało się, że nie jest możliwe leczenie innymi sposobami, zaproponował mi przeszczep serca, na co oczywiście wyraziłem zgodę, bo to był jedyny dla mnie ratunek. Czekałem w domu. 4 lipca po południu był telefon, że jest dawca, natychmiast na lotnisko do Zabrza i w Zabrzu tego dnia był przeszczep serca. Lekarz powiedział mi, że jest wszystko w porządku, i następnego dnia mogliśmy męża zobaczyć. Oczywiście ja się popłakałem. Ja jeszcze w tej chwili się po prostu zatykam, jak mówię o tych sprawach, jak sobie przypominam te sprawy. W każdym razie to wszystko poszło dobrze. Cała operacja się udała. Największa radość to była pierwsza Wigilia. I te życzenia wszystkie, dzielenie się opłatkiem, prezenty. No, niezmiernie się cieszyliśmy, że mogliśmy dożyć wszyscy wspólnie tej właśnie Wigilii i razem być. Bo były niestety takie momenty, że bałam się, że następne święta możemy być sami. Życie moje po transplantacji serca jest inne w tym sensie, że po pierwsze ja jestem wydolny fizycznie. Ja wielu rzeczy robić w ogóle nie mogłem, zrezygnowałem z pracy zawodowej. Miałem kłopoty z wejściem na drugie piętro. Po zabiegu zrobiłem prawo jazdy, prowadzę, nie mam problemu z prowadzeniem samochodu. Codziennie ćwiczę, już to nawet mi weszło, że ćwiczę z rano po wstaniu 15 minut. To jest gimnastyka taka dość intensywna, także po tym czuję się zupełnie dobrze. Używek nam nie zalecają, to znaczy nie zalecają w tym sensie, żeby uciec od papierosu przede wszystkim. Natomiast kieliszek koniaku wcale nie jest zabroniony i ja sobie na to pozwalam. Dla mnie bardzo ważną rzeczą, ja nauczycielem jestem ponad 40 lat, jest powrót do pracy zawodowej. Zmieniłem się trochę psychicznie w tym sensie, że jestem bardziej pogodny i nie ma dla mnie drobiazgów. Jest też dla mnie ważne życie, ważne to, że ja żyję. Na ogół nie mówi się, kto jest dawcą danego organu. W tym wypadku pani, żona dawcy, no chciała wiedzieć, komu przekazuje serce swojego męża. Pamiętając wypowiedź męża, że gdyby mu się coś stało, to takie charakterystyczne słowa, oddaj serce Religze, zgłosiła, że wyraża zgodę i prosi o to, żeby to serce było przekazane komuś innemu. Wiemy tyle tylko, że w momencie śmierci miał 40, był 20 lat młodszy ode mnie. Moje serce w tej chwili jest 20 lat młodsze od reszty organizmu. Wiemy, że zostawił żonę i jednego chyba syna, tak, jeśli się nie mylę. Nikt z nas nie wie, co go jutro może spotkać. Stąd, jeśli zastanawiamy się nad tym, oddać narządy do przeszczepu po śmierci, czy nie, decydujmy na tak. To może uratować życie innym, ale może uratować życie i nam samym.